Chrystus na wieki wieków Amen. Witam wszystkich drogich telewizów telewizji Polwyżen w naszym kościele parafialnym świętej Pryscylii w Chicago. Ksiądz Maciej Gale, proboszcz tej parafii, spotykamy się w niedzielę już oktawy Świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnie przeżywaną i znaną jako niedzielę świętej rodziny. Posłuchajmy zatem fragmentu Ewangelii Świętej, którą Kościół czyta na całym w świecie wszystkim wiernym w tym dniu. Pan z wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza chwała Tobie Panie. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Pan. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Jest Moi drodzy, ta niedziela świętej rodziny od razu konotuje temat rodziny. Tak bardzo może w dzisiejszym świecie pomijany, tak bardzo karykaturalnie Niejednokrotnie przedstawiany, a może nawet i wyszydzany. My, jako rodziny chrześcijańskie, mamy zatem wielki obowiązek w tym świecie dać przykład. Być solą ziemi jako chrześcijanie, być ludźmi nadziei, być światłem dla tego świata. Słyszymy dzisiaj Ewangelię o oczyszczeniu w świątyni. To żydowski zwyczaj, który wymagał tego od kobiety, która urodziła, aby poszła do świątyni i wykupiła. Swoje oczyszczenie, czy to dwie gołębie, czy dla biedniejszych dwie synogarlice, ale oczyszczało się również małe dzieci, gdzie, moi drodzy, w tym wypadku, w wypadku Jezusa, nie ma o tym w ogóle mowy. To jest bardzo ciekawy temat tej Ewangelii, wątek, który warto poruszyć, dlatego że Pan Jezus, jako Ten, który nie został oczyszczony albo wykupiony, Podzieli los zwierząt na końcu, a więc stanie się ofiarą paschalną, stanie się tym barankiem, który zostanie zabity i położony na ołtarzu jako ofiara całopalna. Przecież o tym mówiły wszystkie przepowiednie i proroctwa, a szczególnie te Izajaszowe. Baranek bez skazy, baranek zabity, baranek, którego krew odkupi świat. A więc w tej tajemnicy, moi drodzy, widzimy potwierdzenie tych słów. I naszej wiary, że Jezus jest tym, który zbawia świat. Jezus jest tym, który swoją krwią oczyszcza i zmywa świat z grzechu, uwalnia nas, czyni nas wolnymi ludźmi. Tylko Jezus ma moc odpuszczania grzechów, tylko w Nim jest nasze zbawienie. Zawsze o tym pamiętajmy. Szczególnie, moi drodzy, w ten dzień świętej rodziny, gdzie cała nasza uwaga jakby skupia się na tej tajemnicy jedności. Zauważcie, jest tam i macierzyństwo, jest tam i ojcostwo, ale jest też, jak i w Trójcy świętej, Duch Święty, a więc to, co rodzinę wiąże, zespala miłość. Bez niej nic nie ma na tym świecie, a miłość tak naprawdę jest największa i najważniejsza. Święty Paweł apostoł powie nam nie raz, że gdybym miał wielką wiarę, gdybym miał wielką wiedzę, gdybym miał ogromne poznanie, gdybym był taki inny, ale nie miał miłości, byłbym niczym na nic to wszystko. Dlatego miłość jest tą więzią, która nas zespala, nigdy o tym nie zapominajmy. Papież Franciszek do uczestników 21. posiedzenia plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Rodziny powiedział słowa, że rodziny prawdziwie chrześcijańskie można rozpoznać po wierności, cierpliwości, otwarciu na życie i szacunku dla osób starszych. Moi drodzy, rodzina jest zawsze wspólnotą życia i komunią osób. Takim naturalnym centrum życia, w którym każdy z nas uczył się, jak żyć. To była i jest pierwsza relacja, w której stawialiśmy nasze ziemskie, ludzkie kroki. To jest komunia osób, która kocha, dialoguje, poświęca się dla innych i broni życia, szczególnie. Tego najbardziej kruchego i bezbronnego, o tym też pamiętajmy, tego słabego. Bez przesady możemy powiedzieć, że rodzina jest motorem świata i historii. Na to też wskazał papież. To przecież w rodzinie każdy z nas kształtował swoją osobowość. Tam wzrastał w atmosferze domowego ciepła, otrzymał imię, uczucia, przestrzeń intymności, uczył się sztuki dialogu i międzyludzkiej komunikacji. Tam zdobywał przede wszystkim świadomość swojej własnej godności, a w rodzinach chrześcijańskich w szczególny sposób uczył się również o godności innych osób. Nie zapominajmy o tym w tym dniu. Ta niedziela nas tego uczy. Nas, którzy tworzymy ciągle rodziny dosłowne i te parafialne, wspólnotowe, jakiekolwiek. Bądźmy zatem, moi drodzy, my, świadkami rodziny pięknej, która służy i wzrasta ku dobru, która jest prawdziwie piękna. Proponujmy dziś, szczególnie młodym ludziom, i miejmy odwagę, proponować im sakrament małżeństwa, który jest między mężczyzną i kobietą. Bo tak zaplanował i zechciał tego Bóg. Rozmawiajmy z naszymi najmłodszymi. Papież też wskazał, moi drodzy, że dzieci i osoby starsze stanowią dwa bieguny życia, które są najbardziej bezbronne i zapomniane. Mówił, że społeczeństwo, które porzuca dzieci i marginalizuje osoby starsze, odcina swe korzenie i zaciemna swoją przyszłość. Za każdym razem, kiedy dziecko jest opuszczone, a osoba starsza zepchnięta na margines, nie tylko dokonuje się akt niesprawiedliwości, mówił papież, ale przyzwala się na porażkę społeczeństwa. A więc również troska o tych najmniejszych, o tych najsłabszych, również o tych najstarszych. Jest i musi być dla nas priorytetem właśnie w duchu miłości, rodzinności, solidarności. Pomagać mamy wszystkim jako rodziny chrześcijańskie odkrywać piękno Ojcostwa i Macierzyństwa Bożego. Piękne przesłanie papieża Franciszka, które jakoś inspiruje nas, moi drodzy, do tego, abyśmy w naszym życiu nie wstydzili się żebyśmy w naszym życiu swoim życiem potwierdzali tę prawdę o rodzinie chrześcijańskiej, która jest na ziemi obrazem Boga w tajemnicy Trójcy święty. Nie bójmy się zatem żyć pełnią życia Ewangelii. Proponujmy wszystkim z szacunkiem i odwagą piękno małżeństwa, życia mężczyzny, kobiety i rodzin, które są oświecone Ewangelią, które tą prawdą żyją. Starajmy się zawsze być też blisko, moi drodzy, rodzin ale szczególnie też tych rodzin, które są w bardzo trudnych sytuacjach. Jak wiemy, czy widzimy o jakiejś sytuacji rodzinnej w naszym środowisku, czy w naszej parafii, czy może w naszej rodzinie, która przeżywa takie czy inne trudności, może jakieś ludzkie ciężkie załamanie, może nie mają domu, może zmagają się z uzyskaniem pracy, która zapewni im godziwy byt, albo cierpią z wielu innych powodów, starajmy się zawsze być tam blisko. Aby być świadkiem nadziei, mówić: Nie poddawajmy się. Przejdziemy przez to wszystko razem. Choćby przez to, że będę z Tobą w tej trudnej sytuacji. I ponad wszystko, zawsze i wszędzie, módlmy się, moi drodzy, o i za rodziny prawdziwie chrześcijańskie, wierne i oddane Bogu. Tutaj, w naszym polonijnym środowisku, o umocnienie tych rodzin, żeby nie było rozwodów. Módlmy się szczególnie za te rodziny, które myślą o rozwodzie. To wielki dramat, szczególnie dla dzieci. Wspierajmy ich swoją modlitwą, swoją obecnością, swoim pocieszeniem, świadectwem swojego życia. Nie odwracajmy się od nich. Bądźmy blisko wszystkich rodzin, które są w kłopocie. Tutaj, w naszym środowisku, ale również módlmy się za wszystkie rodziny na całym świecie. Szczęść wam, Boże, dobrej niedzieli z Panem Bogiem.